Cześć wszystkim, znowu Ponia 7, dalszy ciek Arkanum. Dobra, znajdujemy się w Ashbury, ponieważ wędrowałem trochę po Arkanum. Sprzedawałem złomy i kupywałem trochę rzeczy, między innymi kupiłem tą tarczę mocy. Ma ona taką samą obronę, jak wcześniej używana tarcza dobrej jakości, ale ma jakieś obrażenia dla atakującego. Zobaczymy, jak to będzie działać. Może być całkiem przydatne. Zwłaszcza w związku z tym, że wrogowie zazwyczaj główną postać atakują. Zatem kupiłem jeszcze parę innych rzeczy, na przykład tą tajemniczą tarczę. Ona ma całkiem ładne KP i odporność na ogień. Parę butów, magicznych butów bojowych. Co tam jeszcze? No, dla niej też buty kupiłem, jakiś hełm. Pierścienie porozdawałem, Jormundowi hełm się dostał, no i to tyle. A, jeszcze kupiłem coś takiego, pierścień przeznaczenia, szansa na trafienia krytyczne plus 5. Powinno być całkiem spoko. Dobra, chyba tyle. A, jeszcze kupiłem ten trzonek, możemy teraz wskazać mu zbudować ten ultra lekki topór. Chociaż już chyba już jakiś spotkaliśmy kiedyś. Chyba nie był powalający. Obrażenia ok, zmęczenie również nie najgorsze. Szybkość spoko. Całkiem spoko broń. Problem w tym, że technologiczna. Więc my odpadamy. No tak. No i nie jest aż tak dobry jak młot żelaznego klana. Dobra, ale tle, jeżeli chodzi o te głupie rzeczy. Pochodziłem jeszcze troszkę po wszystkich kupcach w grze. Szukałem jakiejś fajnej broni albo zbroi magicznej dla naszej drużyny. Ta, gra się trochę przycięła. Ale okazuje się, że kupcy już nie za bardzo mają cokolwiek ciekawego do pokazania. Poza tymi tarczami, które kupiłem. Spodziewałem się jakichś zakrętych... zaklętych zbroi płytowych, ale żadnych nie znalazłem, ani mieczy, więc... Więc sporo jeszcze kasy mi zostało, chociaż kupywałem wszystko, co mi stwierdziłem, że może być przydatne. Dobra. To jest wejście do Wendigrod. Tak falotowo wygląda ten most. I tu jest jakiś gość. Poczekamy do rana, bo lubię, jak jest muzyka. Z kim mam przyjemność? Jestem Weldo Rubin, słynny podróżnik, łowca przygód. Do usług. A, fajnie. Przyda nam się troszkę wiedzy poszukiwacza przygód. Co ty robisz, Weldo? Cóż, oczywiście zaznaję przygody. Czy jest lepsze miejsce na odkrywanie niż przerażające pustkowia Wendigrod? Widziałeś jakieś miasta na pustkowiach? Cóż, jest tam całkiem pusto, a ja nie byłem tam zbyt długo. Lecz znalazłem to miasto, daleko na pustkowiach, otoczone ruchomymi piaskami. Żadne drogi nie prowadziły do niego. Proszę, mów dalej. Nie było tam jakiegoś wejścia, więc musiałem się wspiąć na otaczające je mury. Stamtąd widziałem całe to miejsce. Był tam ktoś żywy? Tak, były tam tłumy i różnoragich raz. Wszyscy nosili szaty i zachowywali się jakoś uprzejmie i w ogóle. Wszedłeś do środka? Nie, zszedłem na dół, poszedłem stamtąd. Duzi ludzie mają swoje życie i nie będę im niczego zakłócał. Czy możesz mi to wskazać na mapie? Nie, nie wiem. Może jakby coś dla mnie zrobił. A co miało to być? Niedaleko stąd znalazłem interesujące urządzenie. Znalazłem to w jakichś starych ruinach na pustkowiach. Problem w tym, że brakuje mu części. W tym stanie nie działa. Zamieniam się słuch. Zaznaczę ci to na mapie, jeżeli przyniesiesz mi części do tego urządzenia, które ci pokazałem. Myślę, że potrzebuję mojej metalowej części, która wypadła koło wraku. Zrobisz to? Zrobię to. Gdzie mogę znaleźć te ruiny? Oto położenie ruin. Dobra. Już wcześniej wspomniałem, na pustkowiach Wendigrod znajduje się również Tulla. No i ten niziołek najwidoczniej znalazł jej położenie.
Nie mógłbym wycisnąć od niego położenie Tulli. Ale skoro możemy zwiedzić jakieś ciekawe miejsce, to czemu by nie? Jakieś dziwne jaszczurki tu są. Tacy mini bedokanie. Ktoś puścił mistyczny... Tak, Joromut puścił swój mistyczny topór. Ale już go podniósł z powrotem. Fajnie. Dobra, szukamy jakiejś metalowej części. Maści lecznicze. Zobaczmy, czy jest coś jeszcze. A tak, i zębatki mają na sobie napisane Ventigrod. Co nie powinno nikogo dziwić. Dobra. Chyba nic więcej się tu nie znajduje. Czy te szczurki miały coś przy sobie? Nie. Całkowicie bezużyteczne. Dobra. Wracamy do bramy. Mam tę część, której chciałeś. To świetnie, daj mi ją i zaznaczę to na mapie. Masz. Dobrze, zaznaczyłem lokację tego miejsca na mapie. Przełóż się do mnie, a razem udamy się do pustynnego miasta. Nie, na razie rezygnuję. Nie lubię bić się w tłoku. Tak, moglibyśmy go przyłączyć. On jest taki trochę technologicznym niziołkiem. Chyba złodziejem troszkę też. No ale ma 25 poziom, więc na tej... W tym momencie gry nie jest zbyt waleczną postacią. Okej, dobra. Tu jest Tulla. Udajmy się do niej. Dziwne pająki. Kryształowe? Nie, upiorne. Więcej upiornych pająków. Skoro Ventigrod jest całkiem ruchliwym miejscem. Okej. Poczekamy do rana. Witaj, elfi strażniku. Witaj, podróżniku. Co to za miejsce? A, to ty! Joran spodziewa się ciebie. Możesz wejść. Spodziewał się mnie ktoś. Dziękuję, ale kim jest Joran? I co to za miejsce? A Joran objawiający jest w środku, czeka na ciebie, a to miejsce nazywa się Tulia. Coś tam nie zdążyłem przeczytać. A, więc tak działa wejście do Tulii. Rzeczywiście, nie ma żadnych... Nie ma żadnych... Bram. A, okej, to są jakieś symbole. Je się da naciskać. To są symbole szkół magicznych. To jest pewnie woda. Nie. To jest przemiana. A to jest przyzwanie? Przenoszenie. Ta, ciekawe. Później się tym im przyjrzymy. Na razie pójdźmy do tego pana. O, tu jest jeszcze jakieś przejście? Nie, teraz nic nie robi. Tuliański student magii. Witaj, nieznajomy. To rzeczywiście są coś naprawdę mili ludzie. Jakieś metalowe drzwi zamknięte. Okej. Później się im przyjrzymy. Chyba ta wieża. Chcemy się wejść? Nie wiem. A, to jest jakieś przejście na górę. Okej, kolejny tym razem człowiek, czarodziej.
przepraszam bardzo. A, i oto i wędrowiec. Przybyłeś, żeby porozmawiać z Simeonem Torem. Tak? Zanim z nim zobaczysz się, musisz coś dla mnie zrobić. Potrzebuję ważnych informacji. Los Arcanum wisi na wosku. To możliwe. Ale mnie przysyła Nazrudim. Nie mam zbyt wiele czasu. Niezupełnie tak to widzę. Dobra, więc... Więc wiesz, czym się zajmuję? Może. A zatem proszę, wpuść mnie. Ale to nie działa w ten sposób. Dobrze, powiedz mi, co mam zrobić. Idź obejść freskn w głównym holu, jest tuż obok jarzącego się koła na podłodze. Musiałeś obok niego wejść po drodze. A potem możesz się zobaczyć z Simonem Torem. I to wszystko? Iść obejrzeć fresk? Ale dlaczego? Bo właśnie to musisz zrobić. No dobra, pójdę obejrzeć ten fresk. Magowie to czasami dziwni ludzie. Albo elfy. Albo krasnoludy. Okej, okay, jest dziwny fresk. Jest jakiś gość. Tor chyba symbolizuje Tulę. I są wszystkie symbole szkół magicznych. Tak, dziwne. A, mniejsza o to. Zobaczyliśmy fresk. Bardzo ładny. Bardzo. Widziałeś fresk. Teraz możesz porozmawiać z Simonem Torem. Ale czemu obejrzenie tego fresku było takie ważne? Bo właśnie to musiałeś zrobić. To nie jest odpowiedź. To jedyna możliwa odpowiedź. To nas do nikogo nie doprowadzi. Miłego dnia. O. Zobaczmy. Jest Stillwater. Tu? Ashbury. Tutaj pierścień Brodgara. Tak, byliśmy tam. Caladon. Czarnokorzeń. Tarant. O, całkiem ładne widoki tu mają. Spoko. I to ten Simeon Tor. Witaj, panie. You've come seeking information? Nazrudin wysłał mnie na poszukiwanie ruin Vendigrod. Pelosion. Pelosion is the only one who can answer that question for you. W takim razie, gdzie znajdę tego Pelosiana? How? How is the question, not where? Pelosion is dead. Has been for a thousand years. O. To trochę utrudnia konwersację. Dobra, zatem jak mogę z nim porozmawiać? No one knows. Since his death, he has appeared above Pelosion's pool every night at midnight. He floats there for an hour and then fades away. No one has ever been able to coax him to speak. You must find a way to bring his voice forth. W porządku. Czy masz jakieś sugestie, jak, co mogę zrobić? The answers are yours to find, Wanderer. Perhaps Pelosion's history might yield some clues for you. W porządku. Kim był ów Pelosion? Pelosion. Clairvoyant artist, poet, founder of Tula, and above all, master of summoning. Hearing tales of him in my youth is what led me to summoning, actually. O. Nie napisali tutaj, że był mistrzem przywoływania. Co możesz powiedzieć o jego sztuce? He was an artist of great talent. His paintings are said to help those who meditate on them become closer to achieving oneness. His best work, in my opinion, is the aptly named Mural of Enlightenment. Jorian kazał mi obejrzeć to malowidło, zanim mnie tutaj wpuścił. Really? That's interesting. Kimże jest ten Jorian? Jorian is the master of divination here in Tula. A bit of a clairvoyant in him there is. Jorian never has anyone do anything for no reason. Of that you can be certain.
He knows more than he is letting on, I feel. Cóż, zatem porozmawiam z nim jeszcze. It will do you no good. He has revealed everything he is going to. And if I know him, it was not very much. Tak, zdecydowanie. Co przedstawia to malowidło? Nikt tego naprawdę nie wie. Uważa się, że to największy symbol może przedstawić zaginioną szkołę magii, ale nikt nie jest tego pewien. Co możesz mi powiedzieć o jego poezji? His poetry was a bit overwhelming for most, much less lyrical than his paintings. The poems seem to reveal his inner self in a way few could understand. We don't know his poetry firsthand. Sadly enough, his works have been lost to us. All we have are others' writings about it. A zatem odpowiedź na pytanie, jak sprawić, by przemówił, może znajdować się w jego poezji. Perhaps, perhaps. Potrzebuję jakichś wskazówek, by ruszyć z miejsca. Gdzie mam rozpocząć poszukiwanie? That is not the way this works. The path is yours to tread, no one else's. Okej, dzięki za pomoc. Wspomniałeś, że był jasnowidzem? Yes, that is why I believe that. Even had he not seen the ruins that you seek with his own eyes, he will be able to give you the answers that you seek. It is believed that his writings and his paintings foretold future events. In fact, much of what he has prophesied has come to pass. Jakie rzeczy przepowiadał? He saw many things, things that most refused to believe. A, to zdumiewające. Rozumiem ich niedowierzanie. I appreciate your humor, but all I can tell you is that things are the way they need to be. Chciałeś, żeby był założycielem Tulli. Colosian was born to great wealth, but his spirit was that of a wandering mystic. It would not allow him to live a life of leisure. When in his travels he found only arrogance, greed, and the thirst for power among the sorcerers of his day, it troubled his soul greatly. He wandered out into the wasteland, and it was here that he found what he was looking for. A czego szukał? Clarity. A singular consciousness. A place he could start a new philosophy of magic. He gathered young, promising disciples around him and created this marvelous place, a beacon to all those that would pursue the ways of magic with a pure heart. To fascynujące, ale co mam teraz zrobić? Only you can determine that. Byłbyś tak miły i zechciałbyś mi odpowiedzieć na jeszcze kilka pytań. What questions do you have for me? Czym są te okna? Czy to obrazy? These? No. They are portals to other places. An indulgence. But I find it soothing to gaze through them. Portale? Czy można ich użyć, żeby dostać się do tych miejsc? Of course. Czy mogę ich użyć? Of course. When you have completed the task Nasruddin has sent you on, you may have complete use of them. O, to miłe z jego strony. What questions do you have for me? To chyba wszystko. Do widzenia. As it must be, you must find your own way. Zatem miłego dnia, bezużyteczny mistrzu wszystkiego. Dobra, spójrzmy jeszcze raz na to malowidło. Na pewno ma to jakiś związek z tymi płytami, które widzieliśmy na mieście. Pytanie, czy to jest jakaś określona kolejność, w których musimy je naciskać. Nie wiem. Płyt jest raz, dwa, trzy, cztery, 16. Tak jak szkół magii jest też 16, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tak. Dobra, to znajdźmy te wszystkie płyty, ponaciskajmy je. I może to będzie wszystko. Okej. To jest jeszcze coś innego. To symbolizują te cztery główne grupy, które tam były. Okej, zajmiemy się nimi później. Dobra. To są raz...
dwa, trzy. Jest tu gdzieś czwarty. Nie widzę. Gdzieś w budynkach. Hello. Kim jesteś? Jestem Hedgehog Monk Mac, uczeń w Szkole Iluzji. Witam. Mogę zadać ci jakieś pytanie. Co powiesz o Tulli? Tulla to cudowne miejsce pełne dziwnych rzeczy interesujących. Dużo nauki ci jeszcze zostało? Kilka kłopotliwych papierków, jakieś iluzjonistyczne prezentacje. No oczywiście ostateczny egzamin. Czego wymaga? Przed Tullą znajduje się labirynt. Został zbudowany wieki temu przez pewnego iluzjonistę, starego elfa imieniem Fat Kin. Żeby zdać egzamin, muszę zdobyć platynowy kielich wewnątrz labiryntu Fat Kin i przynieść go mistrzowi iluzji. To nie jest tak, że nie czuję się na siłach, ale jest tyle rzeczy, których wolałbym się zająć. No, może mogę ci pomóc. Ależ istnieje taka możliwość. Tak, to mogłoby być całkiem mile. Dzięki temu mógłbym wyjść później z chłopakami po południu, rozgrywając się turniej ognistych kul, w którym uwielbiam brać udział. Dobrze. Dziś to nie ma swój loser rzecznego potwora. Możemy nazwać to twoją zapłatą? Dobra, mowa stoi. Bardzo dobrze. Swój będzie twój, jak tylko przyniesiesz mi kielich. Wejście do labiryntu znajduje się tu na dworze. Tu kamienny łuk. Żeby przejść do labiryntu, będziesz potrzebował tej monety. Będę tu czekał. Okej, okay, spoko. Znaleźliśmy sobie jakieś zadanie. Jest jakiś regał z książkami. Z samymi wielkimi dziełami. Możemy je przeczytać? Wielkie dzieło. Bla, 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 bla. Ciekawe. Dobra. Szukajmy reszty tych przycisków. Okej. Tutaj są też trzy. I tutaj też są trzy. Okej, okay, tutaj są jakieś zamknięte drzwi. Mam chyba jeden z tych symboli, co się tam pojawiały. Co tutaj są? Tak. To jest ten symbol. Więc... O, i tutaj też jest inny jeden z tych symboli. Dobra. Czy nacisknę... O, tutaj są jeszcze płyty. Nie liczyłem ich wszystkich. Więcej studentów. Spoko. Okej, tu jakieś się odprzycisnęły. A, czyli pewnie zrobiłem coś w swojej kolejności, skoro się odprzycisnęły. Tak, zdecydowanie. Okej, dobra, spróbujmy to jeszcze raz. Właśnie. Nie mogę pewnie naciskać żadnego z tych drzwi, z tych przycisków, które znajdują się przed zamkniętymi drzwiami. Chociaż czy to jest... Nie, to są również jakieś... Aha. Szkoły magii, tak? To jest odepchnięcie, tak? Nie, to jest czasowe. Okej, tutaj pozostały przyciśnięte. Tylko część się odprzycisnęła. Tutaj wszystkie się odprzycisnęły. Tutaj.
Dobra, spróbuję teraz kolei naciskać je. Okej, coś się chyba wydarzyło. Tak, część się znowu odprzycisnęła. Ale drzwi dalej są zamykane. Okej, spójrzmy jeszcze raz na to malowidło. Przydałby się chyba jakiś zrzut ekranu. Ta może w kolejności takiej trzeba naciskać, jak tutaj jest. Ta. Przydałoby się wydrukować to jakoś. Albo spisać. Dobra, wiecie co? Troszkę żenujące się robi. Takie błądzenie. Ja to sobie jakoś spiszę. I zobaczę, co z tymi przyciskami należy zrobić. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!